Cześć, dzień dobry, witamy w sierpniowym odcinku Radia Blazers. W sierpniu, który jest dla NBA sezonem, takim czasem bardziej spokojnym, może nudnawym. Drużyny już są wykrystalizowane, no może poza Lakers, którzy szukają jeszcze atrapy na środku w postaci jakiegoś centra. A Blazers mają 14 zawodników, tak, w składzie. I chyba dzisiaj o tym chcielibyśmy porozmawiać. Zgadza się. My nie dajemy odpocząć od Blazers, nawet w sierpniu, więc kogo taki temat nadal interesuje, również w te wakacyjne dni, to serdecznie zapraszamy, żeby po nas posłuchać dzisiaj. Po urlopach i tych przed zapraszamy. Do sezonu zostało do początku 2 miesiące akurat właśnie, bo sezon rusza 22 października, trochę później. W koszykówce NBA się nic nie dzieje, właściwie te drużyny przygotowują się do Mistrzostw Świata. Jak pewnie wiecie, w drużynie amerykańskiej nie za wiele zawodników już zostało na tapecie. Polaków oglądałeś? Nie, nie oglądałem. No ja niestety oglądałem wszystkie mecze. Niestety. Same tak, porażki. Słyszałem, że poza tą Holandią jedyną. Wygląda to coraz lepiej, ale początkowo to... No tak powinno być, bo okresie przygotowawczym. No tak, tak, ale wiesz... 4 mecze, czy tam 3 pod rząd przegrane oglądać, no to nic miłego. Wróćmy do Blazers. Od ostatniego naszego spotkania wzbogacił się jeden człowiek, czyli CJ McCollum. Dokładnie tak. 100 milionów. On lubi takie stówki podpisywać, poprzednio też stówkę podpisał. Stówka na 3 lata, prawda? Tak, teraz na 3, wcześniej było na 4. Czyli ta prosta matematyka pokazuje, że będzie jeszcze w Blazers lat 5, licząc od teraz. Do 2024. Wcześniej był Lillard i jego max 196 za 4 z kolei. Oni się pokrywają teraz, jeżeli chodzi o te dwa kontrakty się pokrywają, jeżeli chodzi o ich długość. Czyli to, co można było przewidywać, stało się faktem. Blazers mają fundament i fundament w postaci Lillarda i McColluma. Drogi fundament. Do tego samego czasu są martwe pieniądze Andrew Nicholsona. Gdyby ktoś... to jest zestreczowane, tak? Kogoś to obchodziło, tak. To będzie jakaś cezura, ten 2024. Dokładnie tak. No stało się to, co przewidywaliśmy, tak jak powiedziałem. I trudno tu mieć pretensje do generalnego menadżera. Trudno było odmówić tych pieniędzy tym zawodnikom. Oni to zrobili też podobnie jak u Lillarda, chyba troszkę wcześniej niż mogli. To wydaje mi się, że też wpływa na wysokość tego kontraktu, w sensie potem mogłoby być jeszcze więcej, gdyby zwlekali z tym podpisaniem. Tak, i też to już sygnał, że tutaj zaufanie jakieś tak i no postawienie na... Aczkolwiek to zawsze ryzyko, jakby tam coś stało na przykład, prawda? Tak jak z Johnem Wallem było. No tego się nie da przewidzieć. To trzeba wkalkulować w tę grę, w ten biznes. W każdym razie wokół Lillarda i CJ będzie ten skład budowany. Oprócz nich jest jeszcze 12 zawodników. Pomijam na razie Nurkicza, który wróci prawdopodobnie zimą w optymistycznym wariancie. Pewnie bardziej w lutym niż w grudniu. Więc mamy 14 zawodników w składzie i w międzyczasie doszedł jeszcze Paul Gasol. Mm-hmm. O tym nie powiedzieliśmy ostatnio. No bo to było wcześniej, nagrywaliśmy. Tak. Co sądzisz o tym ruchu? Jak to ładnie określiłeś, jak wymienialiśmy sobie kandydatów z ust, tak? czyli 39 lat. W zeszłym sezonie w zasadzie można powiedzieć nie grał, tam raptem 30 meczy, które rozpoczął, chociaż pięknie mu wpadała, tak jak patrzę w statystyki, trójka 46%, aczkolwiek w małej próbie, bo raptem pół próby na mecz. Ale to widać, że potrafi, bo wcześniej było 36, jeszcze sezon wcześniej 53, więc rozciągać grę powinien być w stanie. Natomiast pytanie, jak on fizycznie będzie wyglądał. Jest po kontuzji. Jest po kontuzji, dokładnie. I tak naprawdę dopiero co z niej wychodzi, z tego co się orientuje. Ja czytałem, że jego wypowiedź, że już jest wszystko okej.
No tak, Bol też tak mówi i paru innych no, jeszcze nie, też. No, nie porównuję Bola do dosyć rozsądnego człowieka. Nie, no ale słyszałeś, żeby ktoś w off-season powiedział, że akurat, że coś jest nie akurat tak? Akurat jeśli miałbym komuś zaufać, to okay. Paul Gasolowi tak. Doświadczenie, rozsądek, wiele razy o tym nas przekonywał, więc my bierzemy, Portland bierze właśnie w osobie Gasola, wydaje mi się, na jakąś tam rozumność, doświadczenie. I nawet jeśli nie przyda się na parkiecie, to na pewno przyda się w szatni. Dwa lata temu grał 25 minut. Pytanie, czy po tych dwóch latach on jest w stanie zagrać, nie wiem, minut na przykład 13 na mecz. Jeśli tak, no to będzie naprawdę super wzmocnienie. Ja myślę, że te 10-13 minut jest w stanie dać coś na parkiecie i tak jak powiedziałem, będzie kimś ważnym dla Collinsa. Myślę, że jest w stanie więcej go nauczyć niż jakikolwiek trener od wysokich w Portland. Mm-hmm. On nie jest złym podającym i to jest fajne, zwłaszcza gdyby w tym drugim składzie rezerwowym na przykład jeszcze Hezonia był, to wtedy Anfernee Simons już niespecjalnie musi kreować innych zawodników, tylko ta piłka może też do niego trafiać po jakiejś tam kombinacji podań na przykład. I wtedy ta jego póki co nie najlepszy może przegląd pola ma mniejsze znaczenie, więc to by było całkiem mogłoby pasować. Chociaż wiadomo, że to hokejowych zmian to w koszkówce raczej nikt nie robi. Mnie się wydaje, że takiego koszykarza nam brakowało. Takiego zawodnika z doświadczeniem, takiego mentora. To jest taki element, który strasznie kulał w Portland. I jest. Ja się cieszę. Tym bardziej, że ten rynek wysokich nie jest jakiś tam. Nie był obfity. Pokazuje sytuacja w Lakers, jakie mają problemy, żeby znaleźć kogoś. Tak, już jakieś zupełne pomysły typu Morris Spates. Tak, czy Marcin Gortat. Który już nie kocha kosza. Tak. Więc nie było łatwo znaleźć kogoś przyzwoitego. Więc zobaczymy. No. Jeśli nie na parkiecie, to tak jak mówię, przyda się na pewno jako nauczyciel. Widziałeś ten rysunek na profilu facebookowym? Co on tam przy tablicy stoi, a nurki szkoli z ławka. Tak. Fajna grafika. A to jest to nasz polski rysunek. Znaczy, to jest polski rysunek? Tak, zdaje się, że to chyba... Polski profil Blazers, ale czy to był polski rysunek, to nie... No, to wycofuję się, bo mogę się przestrzelić, ale sprawdzimy to jeszcze. Taka wiadomość, teraz zajrzałem na profil Paula Gasola, to żyje, Paul Gasola żyje tym, co się dzieje w Brazylii i pożarem Puszczy Amazońskiej. To też jakiś pokazuje jego jakąś taką. No oni obaj są dojrzałość, bardzo, tak? Że żyją nie tylko sportem, ale też. Wrażliwi na rzeczywistość. Tam tak. Mark Gasol uchodźców ratował, Pał ratuje dżunglę amazońską. Więc ja myślę, że jakby zrobić jakiś test na testy na jakąś wiedzę ogólną, dojrzałość w szatni drużyny NBA, to CJ McCollum, Lillard, Paul Gasol, Anthony Tolliver, to w ogóle robimy tutaj. Tolliver też, tak? To idziemy po mistrzostwo. Tolliver to z kolei jak ktoś taką wrażliwość religijną ma większą, to jest dla niego kierunek, bo Tolliver o niczym innym nie pisze na Twitterze, tylko właśnie cytaty z Biblii. Naprawdę? Między innymi to, co wyrzuciło Denisa Rodmana ze Spurs, bo go Robinson to ścigał cały czas z katechizmem. Więc taki kaznodzieja ten Tolliver. Czy mamy jakiś antychrystów w składzie? Nie, chyba CJ też jest bardzo taki. CJ też się obnosi ze swoją wiarą. McCollum. Więc wydaje mi się, że taka, no jest sporo dojrzałości w tej szatni będzie. Chyba ważne dla tych młodych chłopaków. Dobra, ja mam taką propozycję, żebyśmy przejrzeli ten roster, ten skład. Od wiadomo, po kolei, od początku, czyli od rozgrywających. I tutaj wiadomo, że jest Lillard, za nim jest CJ obok. No i skrzydło, to jest ciekawe, kto tu będzie grał. Ale czekaj, bo ja jeszcze chciałem, ja ciągle się upieram, że to jest pustka trochę za Lillardem i McCollumem, tak? Ja ciągle jestem zwolennikiem tej teorii, która mówi, że Simons nie musi dać rady. Ale to, no tak bardzo bezpiecznie to powiedziałeś, że nie musi, to wiadomo. Natomiast uważasz, nie, bo, że nie da, czy... Bo nie, uważam, że no jest straszny hype teraz. Tak jakby on już też pokazał w poważnej koszykówce, w sezonie regularnym, że dawał jakieś znamiona tego, że udźwignie to. Na razie on jest po jednym spektakularnym występie w sezonie zasadniczym.
na 37 punktów. I po lidze letniej, która jak patrzyłem fragmentami, co prawda, to nie rzuciła mnie na kolana. Zwłaszcza w tym wymiarze prowadzenia gry. Udźwignie, Krzysiek, udźwignie. Okej. Nie wiem, czy trend udźwignie i czy w ogóle go zobaczymy. Nie, że trenda to w ogóle trend będzie gdzieś tam. No jest Bazemore i jest Hood, więc jeśli Simons udźwignie, to jeszcze Lillard i CJ to chyba wystarczy. To nie będą te minuty Trenta specjalnie potrzebne. Trent nie jest prowadzącym, Trent jest strzelcem. Czyli myślisz, że tutaj Bazemore będzie też prowadził grę i Hood? No bo chodzi o prowadzenie tej gry, tak? Bo mogłeś trochę dać w ubiegłym sezonie Setowi Karemu piłkę tak, do rozegrania. Ale w jakim sensie prowadził? No on potrafi troszkę pokozłować i podać. Pytanie, na ile to ma być efektywne i w jakim miarze... Na razie nie będzie w takiej roli jak Turner, żeby ten drugi unit prowadzić z piłką, tak mi się wydaje, no ale... No to kto ma to robić? No ja myślę, że sporo też będzie jednak Lillarda i CJ'a w parze z Simonsem. Więc to będzie takie mieszanie tym składem. No, to, tak jak mówiłem, nie będzie tak, że zejdzie piątka, wyjdzie piątka. To raczej tak nikt nie robi. Nie, tylko no to Turner pewną rolę taką pełnił odciężająco. Nie? A nie też kogo masz na trójce, czy masz w pierwszej piątce Huda, czy Bazemora, bo ja się bardzo waham i tak naprawdę nie jestem wcale pewien, jak to będzie. Też myślę, nie że nie wiem, to nikt bardzo nie wie, nawet zależy od matchupu tak naprawdę. Stoc pewnie też tego jeszcze nie wie. Tutaj nie martwimy się pozycją numer 3, no bo jest ja myślę, że w ogóle atakiem nie musimy się martwić za specjalnie. Tak. Bo strzelb jest dużo więcej niż było w zeszłym sezonie. Właśnie mam obawy o to, kto za plecami CJ'a i Lillarda i jeszcze czwórka jest taką pozycją, która budzi mój niepokój. No bo będzie musiał grać tam Collins najpewniej. Tak będzie. No ja postawiłem taką tezę, że to musi być przełomowy sezon Collinsa. Czas, raz, że jest taka potrzeba, musi grać. Dwa, no że jeśli ma być tym top 10, zawodnikiem na miarę top 10 draftu, to musi to być ten sezon. Ciekawy stat mam dla ciebie w takim razie. No dawaj. Faule per 36 minut, Nurki czy Collins, jak to wygląda? Który więcej, tak? No. Nurkic. No nie pamiętam czy Nurkic, ale to jest dosłownie 1/10 różnicy, czy tam 3,6 i 3,7, jakoś tak. Mhm. Praktycznie faulują tak samo dużo, a mówi się, że tylko Collins ciągle faule zbiera. Więc troszkę kwestia też perspektywy. Wiesz dlaczego tak? Dlatego, że masz go w skondensowanej formie czasowej na parkiecie i to bardziej widać. On jest 10 minut na parkiecie i tam robi 3 faule i to widać. No nie, matematycznie to się nie zgadza. Przy Nurkiciu no to jest rozciągnięte w czasie, tak? Jeśli on tam grał więcej. Stąd pewnie ten ogląd taki. O Jezu. Strzegają. To już kwestia perspektywy. Czekaj, coś tu mi przerywało. Dobra, wróćmy. W każdym razie uważam, że no, że Collins będzie kluczem, tak jak napisałem w tym tekście ostatnim swoim. No musi być. No, obrony troszkę brakuje w tym powiedzmy backcourcie. Chyba, że będzie grał Bazemore, no ale to też już nie jest backcourt, tak? Tylko to jest trójka. Więc Collins no, będzie grał. Ale Bazemore może grać w obronie. Znaczy nie mówię, no, że on będzie odmieniał. Tak jak mówię, tylko ja troszkę chyba bardziej jednak widzę Huda na trójce, no ale zobaczymy. Ja myślę, że to będzie wymienne bardzo. Tak jak powiedziałeś, w zależności od przeciwnika. Że to będzie bardzo mocna rotacja. Albo nas ten cały Hort zaskoczy, tylko on zdaje się może tam... On ma limitowane liczbę meczów, ponieważ tak. Chyba two-way gracz nie może grać więcej niż 45 spotkań. No to nie jest mało tak naprawdę. To nie jest mało. To czy ja go nie widzę? Myślę, że to z tym z Trentem? Nie, przepraszam, tak, z Trentem będzie chyba, Boże, co ja mówię, nie z Trentem, tylko z Ruki, czyli z Litlem będzie poza rotacją całkowicie. Więc ja mam, no zobaczymy, no tam czasem się taki Tony Craig jak w Denver objawia, no.
No to bardziej chyba Labizier mógł być taką postacią. Tylko nie na trójce, tylko... Skal zwany również Skillem. Tylko na czwórce. No to bieda jest na tej czwórce. Za Collinsem, a to Oliver jeszcze zostaje. No jak to ładnie przyszliśmy od psychofanów Collinsa do tego, że jest bieda na czwórce. No nie, bo nie może grać już Collins po 40 minut. Mhm. Ten skład musi być szeroki, przynajmniej w sezonie zasadniczym. Wiadomo, że w playoffach grasz tam 8-9, ale w sezonie regularnym musisz mieć ten skład taki koło 12 graczy. No ale jest Oliver, jest Labizier, który też tam wraca, więc coś musi pokazać, bo znaczy jest paru graczy, którzy jeśli teraz nie pokażą czegoś, to wypadają z tej ligi. Mm-hmm. Wśród tych graczy jest właśnie na przykład Labizier, jest Hezonia. Hezonia ćwiczy, widziałem tam ze sztangą mocno wrzucona tak. Twittera, to ty zauważyłem, że już go wrzucasz na czwórkę naszą, tak? No to rezerwowo. Jest bardziej żartem, ale pakuję ostrą, tylko żeby jeszcze, ja to napisałem od razu tam w komentarzu, żeby jeszcze głowę można było tak wyćwiczyć, jak mięśnie. Ale w każdym razie on daje sobie sprawę, że jeśli teraz nie ruszy, to kierunek jest Rosja-Chiny. No, on jest pod tym kątem takim, powiedzmy, przydatności dla ligi, dokładnie w tym samym miejscu, w którym w zeszłym roku był ten człowiek z Sacramento, jak on się nazywał, przypomnij mi. Strzelec, o rany. Bogdanowicz? Nie, co przyszedł przecież na dwójkę. No z Baldwinem go tak wymieniali 10 razy później. O Jezu, nie mam dziurę, był Welby. Może później. W każdym razie... No co z Castillo, pamiętasz? Tylko nazwiska nie pamiętam. Stauskas. Stauskas, no właśnie. To trzeba było mówić od razu, że chodzi o Stauskasa. Skleroza. No i właśnie. Bardzo chciałem. Stauskas już gdzieś podróżował, zwiedził pół ligi tam w lutym. Jak Luke Ridno swego czasu, jest na wylocie. I to może być samo z Hezonią, tak? To samo z właśnie z Labizierem, a Bazemore i Whiteside walczą o kontrakty. A wiadomo, jak się gra w roku kontraktowym, że to jest motywacja. Żeby tego drugiego wymienili w lutym, a nie jego. O to też walczą. Mówisz o Whiteside'zie? O Whitesidzie z Bazemorem, bo mają duże kontrakty, jak gdyby coś tam chciało się... Ale oni są strasznie zmotywowani, żeby tu coś pokazać. I to nie jest dobre psychologicznie, jeśli dowiadujesz się z mediów, że może być częścią wymiany, zanim jeszcze pokazałeś cokolwiek. Ja bym o tym nie gadał. I co, myślisz, że nas słuchają? W sensie my możemy, bo nas nikt nie słucha, nie? Ale niech nie gadają jacyś tam dziennikarze bliżej klubu. Nie bój się, dziennikarze będą zawsze gadać, bo za to im płacą. Natomiast oni też mają taki zawód, że niestety muszą takie rzeczy o sobie czytać, jeśli wchodzą na określone strony. No i cóż, tak świat wygląda obecnie. Ale tak sobie rozmawiamy, no i zostaliśmy troszkę zjechani w komentarzach za to, że ławka Utah jest taka dużo mocniejsza od ławki Blazers. I na pewno można o ławce Utah powiedzieć tyle, że ona jest bardziej przewidywalna niż to, co Blazers mają na ławce. Która ma wyższy sufit, to nie wiem, ale to bardzo zależy od tego, jak postrzegasz różnych graczy z ławki. Simonsa, Scala Labissiera, jak patrzysz na Gasola, co on wniesie, czy Little w ogóle będzie do gry, co wniesie Hezonia, no to jest taka... Czy mamy więcej znaków zapytania, to czy na to nasze więcej pytania są większe? Pewnie też wyższy trochę sufit, natomiast natomiast no to jest bardzo też ciekawy temat. No, to czy tak. Jeśli Simons odpali, wiesz, na... Tak, na poziomie, mamy... o który go możemy podejrzewać, jeśli Labissier coś pokaże. Nie wiem, Little czy w ogóle jakieś minuty zagra, to tu wątpię. Ja Little i Horda odrzucam i mamy 12 graczy i z tego co trzeba wybierać. Trent też dużych minut nie dostanie, podejrzewam. Mhm. Chyba, żeby coś się strasznie waliło, w sensie Bazemora i Huda, żeby nie podołali. I ten sezon by źle się potoczył jakoś radykalnie. Na słowo ławka się rozkaszlałeś. Tak. I to znaczące. Nie kaszlę tak bez powodu.
przepraszam. Dobrze, co tam jeszcze mamy? Jeszcze o składzie? No jeszcze, że tak, jest Whiteside na centrze i tutaj właśnie Collins będzie grał i tu prawdopodobnie. Prawdopodobnie parę minut na centrze na pewno zostanie. I 10 minut Gasola. Mhm. Jak to jest oni, bo teraz jest ten skład 15 osób, oni mogą wziąć jeszcze kogoś tam. No mogą, dlatego tego gościa na Tuaju, w ogóle chyba dwóch można mieć nawet. Bo no, pewnie jakąś zapchaj dziurę można to jeszcze wykombinować, no i trzeba będzie. Tak, mają otwarty ten ostatni slot. Bo w ogóle to można mieć 17 zawodników. Tak, no ale to musisz mieć 15 na stałe plus dwóch na Tuaj ewentualnie, natomiast oni mają 14 na stałe i jednego na Tuaj. No cóż, w każdym razie tego lutego do czasu powrotu Nurkicia trzeba będzie się jakoś przemęczyć z tym Whiteside'em i Gasolem. To strasznie dużo znaków zapytania. To jest 7 zmian poważnych. Tak się mówi o tych wymianach w lutym też, natomiast kiedy ten Nurkic dojdzie do formy, to nie wiadomo, więc tego Whiteside'a to tak pożegnać się łatwo też nie będzie, mam wrażenie. Wszyscy piszą teraz na Blazers Edge, jest artykuł, daje się tekst o tym, czy Aldridge, Love, czy Griffin byłby tu najlepszy. Ciągle się o tym gada, to jest jakiś taki temat, który się przewija. Ja wiem, że sezon taki ogórkowy, ale już mi się to powoli nudzi i ulewa. I trzeba grać tym Whitesidem i tyle. Zobaczyć, co z tego wyjdzie, jak Nurkic. Znaczy Nurkic daje takie sygnały werbalne, niewerbalne, że wszystko świetnie gra. A już coś wiadomo? On już jakieś, nie wiem, biega chodzi, już przynajmniej? Chodzi, prawie biega. Gdzieś tam chyba w Bośni teraz jakieś zdjęcia. Biega po Bośni. Tak, biega po Bośni, skacze. Ale to straszna była. Także jak ktoś by jechał do Bośni, to proszę uważać. W okolicach Tuzli, bo chyba z Tuzli jest. No zobaczymy. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem takiej narracji, że tu... Bośnia nie gra na mistrzostwach? Nie, właśnie z naszego składu nikt nie gra. Wszyscy będą powinni być wypoczęci. Tam jeszcze chyba CJ rzucił jakąś zajawkę, że może warto byłoby znowu do San Diego jechać na integrację. Ale co, zaprosił cię? Nie, tylko cały skład. Ponieważ nie wiem, czy pamiętasz ani z pierwszych tych latach, kiedy ten... No nowy... tak, takie zdjęcia z umieśnieniem. Tak, i później to zarzucili, bo nie było jakby sensu, już zintegrowali, a teraz znowu jest skład inny. No i CJ rzucił tak, że może warto tego San Diego znowu ruszyć, jak jest 7, tam kilku nowych, 5, 6. Propos jeszcze mistrzostw, co będzie mecz z Nigerią Polaków niedługo, to Aminu będzie tam grał. O, wspaniale, Aminu. Można zobaczyć, jak ponitka mija Aminu. Ponitka mijający Aminu. Wspaniale. Ponitka mija Aminu. Albo koszarek. Zobaczymy. No. Zobaczymy, kto się będzie śmiał. Dobrze. To chyba skład mamy omówiony, co? Tak. Wydaje się, że już tam już na wskroś. Sezon rusza 22, Blazer grają 24. Znaczy podaję tutaj według czasu polskiego. I zaczynamy z Denver. U siebie chyba. Później są wyjazdy ze 4. Jokic niech się zmęczy na tych mistrzostwach, niech ta Serbia zajdzie jak najdalej. Mają szansę na wszystko tak naprawdę. Skład nie wiem, czy nie najmocniejszy. No może poza Amerykanami. Amerykanie wygrywają w paringi, ale ten skład, gdzie Kemba jest najlepszym zawodnikiem, jest odważny. No Kemba to akurat jeszcze jest dobry poziom, natomiast to jest tam zdecydowanie najlepszy zawodnik, jeszcze Mitchell powiedzmy. Co do, właśnie, więc zaczynamy z Denver 24, później są wyjazdy do, mamy tak, Sacramento na wyjeździe, Dallas, Spurs, Oklahoma. Więc nie tak najgorzej. Znaczy, początek jest bardzo trudny, bo z 18 meczów 13 jest na wyjeździe, w tym 4 back-to-backi. Więc chłopaki niech się lepiej zgrywają dobrze jak najszybciej. Końcówka też jest ta już ostatnia prosta też jest ostra, bo są 3 mecze Denver,
Golden State i Clippers. Mm-hmm. Dobrze byłoby wyjaśnić coś wcześniej już. Natomiast to jest tak, ten terminarz jest troszkę ustawiony pod to, co się działo w kilku ostatnich latach, czyli najłatwiej jest po All-Star Game, a wtedy oni wrzucali taki trochę drugi bieg. Tak na powrót Nurkicza bym powiedział, niech się chłopak w łatwym terminarzu wdraża. Więc to w sumie nie jest złe. Jest tylko 12 back-to-backów, co jest poniżej ligowej średniej i to jest super, bo z tego też, co sobie przypominam, to Blazers zawsze tu byli troszkę pokrzywdzeni. Mieli drużyna, back-to-back, która najwięcej lata, tak jak Portland. Nie, nie, właśnie widzisz, nie, pierwszy raz od kilku lat. Ale nie, mówię o tym, że im się należy to w końcu. Należało. No to tam nie ma dużych różnic, no ale są trzy drużyny, które latają więcej. No, to pierwszy raz powstanie. Chyba od powstania ligi. Chyba tak. Znaczy od kiedy Blazers w niej grają przynajmniej. Tak. A propos tego, 50 lat, tak? Będzie w tym sezonie. Piękny ten parkiet nowy. Bardzo mi się podoba. Super, świetny. Taki nawiązujący do tamtych czasów retro. Mi to się strasznie podoba, ten biały paint. Mhm. To robi różnicę. Ta 50 na środku, super. To jest świetnie, ale ten biały paint, to no, pamiętam te czasy Drexlera, Portera, to właśnie Memorial Coliseum. Pierwszy mecz sparingowy z Denver też będzie właśnie w tej hali. Już 9 października. Mm-hmm. Ale to jest, powiedz, to jest parkiet na cały sezon już, tak? On to jest tak parkiet na wyglądał? Cały sezon, tak. Oni go położyli w tym Memorial Coliseum, tak dla chrzczenia. I pierwszy mecz sparingowy, jak powiedziałem, będzie właśnie tam, ale parkiet będzie przeniesiony do Moda. I będzie cały sezon grany. Czekamy teraz na jakieś koszulki jeszcze. Pewnie wyjdzie jakaś edycja taka też pamiątkowa. Jak ktoś się tym interesuje. Właśnie. Kalendarz, no to jak zawsze powtarzamy, no to jeszcze nie wiemy, jaka będzie siła tego wszystkiego i kim będą te drużyny. Zgadza się, no na przykład mamy Clippers dość szybko, ale to akurat jest dobrze, bo bez George'a będzie to Clippers. Prawdopodobnie jeszcze wtedy, więc... Lakersi chyba też tam gdzieś są na początku, prawda? Tak. Brooklyn, Filadelfia, Atlanta, Toronto. Jest wyjazd na wschód już jeszcze w listopadzie, pod koniec października. No, kalendarz jak kalendarz. No, myślę, że tam... Jak gdzieś widziałem jakieś analizy to i porównanie trudności, to tam nie to byliśmy gdzieś w środku stawki. Tak. To mi przemknęło. Jest tutaj nie najgorzej. No ale wiadomo, że wynik robią zawodnicy drużyny, a nie kalendarze. Jak grasz dobrze, to kalendarz ci nie przeszkadza raczej. W każdym razie, no jak to może wyglądać? Nie jesteśmy w pierwszej linii pretendentów do schedy po Toronto. Czy też, no ale w drugiej już tak. W drugiej myślę, że możemy się łapać z kilkoma ekipami. Co sądzisz o Houston? No, bo my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Westbrook dołączy do Hardena. Co ja sądzę o Houston? Myślisz, że to ich jakoś wzmacnia? Ja się dziwię troszkę Houston tego. Musiała być tam bardzo zła krew chyba między Hardenem a Polem, że oni zrobili ten ruch. Bo no to nie jest proste rozwiązanie, jak pogodzić dwóch gości, którzy mieli praktycznie największe usage w całej lidze i masz teraz ich w jednym zespole. No i prawdą jest, że Westbrook jeszcze nie grał z taką ilością strzelców, więc to generalnie jest fajnie. No ale z drugiej strony zabierasz piłkę człowiekowi, który, jak to Mori zresztą ostatnio powiedział, ma najlepsze ofensywne statystyki w historii tej gry, więc wydaje mi się, że troszkę się te ich zalety będą niwelować. Chyba, że będą ich bardzo obniżą im minuty i będzie dużo takiego grania, że jest jeden na parkiecie, a drugiego nie ma. No co w sezonie regularnym może nie byłoby złym pomysłem, natomiast... Zdaje się, że już są jakieś przecieki, że Harden będzie miał ograniczany czas. Później, tylko że później wiesz, no jak grasz tak cały sezon regularny, no to potem nagle w playoffach masz troszkę nowe granie, więc no ja im nie wróżę sukcesu. Tak mówiąc w skrócie. Czyli no trudno też przewidywać, ale pewnie lepsi nie będą z Westbrookiem, a bez Pola. Ja mam w pierwszej linii Clippers, Lakers, Denver,
A później mam chyba... A Juta? Mam Jutę ciut dalej, to odrobinę. Okay. Krok dalej, mam Jutę. Golden State? Nie, Golden State to mam gdzieś 7-8. No to tak wychodzi, więc już jesteśmy 6. Bo Blazers nie słyszałem. Tak, czyli tak, 6-8. Nie wiem, jak tam skapać. Ja mam Blazers gdzieś tam... Tak, Utah, te okolice. Ja myślę, że Blazers w regularnym, o ile się zgrają w miarę szybko, to mogą mieć spokojnie lepszy wynik niż Clippers-Lakers, bo tam spodziewam się różnych zawirowań jednak. Ale wiesz, może też być takie, że to kompletnie nie bywali. Może tak być, no w końcu odeszło większość minut z ostatnich playoffów. To może być tak, że to będzie 8 pozycja, dajmy na to. Mm-hmm. Bo tam chyba nie wypadną aż tak, nie. Tak, no tylko szczęśliwie w tym roku z 8 pozycji można przejść do drugiej rundy. Coś, co przez ostatnie 4-5 lat było nie do pomyślenia. W każdym razie chyba też przez ten tłok, to wiele nie wiadomo, kto tych zwycięstw może być mniej. A pozycja nie musi być gorsza. Mm-hmm. Będzie ciężko ugrać 53 zwycięstwa. No prawie. Tak, ja nie wiem, czy ktokolwiek na zachodzie będzie miał powiedzmy 55 zwycięstw, więc to troszkę trzeba, jak ktoś tam gra over-under, to trzeba troszkę tą wskazówkę wrzucić w dół na te zakłady, zresztą bukmacherzy już to zrobili, nie wiem, czy to w Polsce można grać w ten sposób, chyba nie, także nie namawiamy, bo to nielegalne. No ale zgadza się, na zachodzie tych zwycięstw będzie dla każdej z drużyn nieco mniej. Sezon tak czy inaczej zapowiada się ekstra ciekawie, niezależnie czy co tam Blazers wykombinują, bo jest no po prostu nowe, przyszło po Golden State, coś musi się wykluć z tego, ciekawe co. Będzie to bardzo, bardzo ciekawe, tak mi się wydaje. Jest parę fajnych ekip do oglądania poza Blazers. Mi się wydaje, z takich nie pierwszych rzędów, jak Memphis na przykład, jak Dallas. No Dallas, tak, oj Dallas to się będzie oglądało. Ale Memphis też przecież. No a gdzie tam Memphis? Co? No co? Nie, no Jaren Jackson. No Jaren Jackson i co ten Morant, ale Memphis to jeszcze tam wiesz. Dwa lata od bycia, Brandon Clark, Summer League, mają bardzo ciekawy skład. No mają ciekawy skład, ale to nadal będzie 30 zwycięstw. Nie, ja nie mówię, że oni zaraz będą wygrywać, tylko mówię, że będą ciekawą drużyną. Okay. Czyli na zasadzie Atlanty tak do oglądania. Takiego koszykarskiego punktu widzenia. Okay. Tak, jakby ktoś nie ograniczał się tylko do Blazers. Dobra, kończymy. Pół godziny już gadamy, jak na sierpień. Sierpień, tak, o 20 minut za dużo. Jeszcze mam ogłoszenie. Tomek, który tutaj jest fanem na naszym blogu, też się udziela, ma ogłoszenie. Jakby ktoś chciał z kibiców Blazers uczestniczyć w spływie kajakowym na rzece Liwiec we wrześniu, 8 września bądź weekend później, czyli 15, to proszę dać znać w komentarzach. Może zorganizujemy jakąś ekipę. Ale boję się, że nie będzie miał o czym gadać z ludźmi. Nie no, jest taka propozycja, oferta, więc jakby ktoś chciał. Jasne, żartuję sobie. 80 zł od kajaka, rzeka Liwiec, pierwszy i drugi weekend. No to w ogóle świetna tradycja, możemy taki kącik ogłoszeń duszpasterskich na stałe wprowadzić. Tak, jakby ktoś tam miał, dawał, to oczywiście. Tak, nie samym sportem NBA i Blazers człowiek żyje. Za wynagrodzeniem co łaska. Dobrze. Okej, no sierpień, więc NBA się nie dzieje i tak pół godziny o Blazers. Oglądajcie mecze po ludzie, trzeba trzymać kciuki. Co oglądajcie? Co? Mistrzostwa Świata. No tak, 31. Ja już żyję powoli tym, mimo że zdarzało mi się telewizor wyłączać w trakcie tych sparingów. Ja będę oglądał Aleksandra Balcerowskiego. A właśnie. Na niego uwagę. Co na NBA, człowiek, twoim zdaniem? Ja go za mało widziałem, więc żeby jakąkolwiek tutaj opinię wydawać. Z winności Collinsa to on nie ma, ale jest też większy. I moim zdaniem ma parametry na to, żeby zaistnieć. Tylko co ciekawe, on czwórkę gra cały czas w tej kadrze, a nie piątkę. No, metrykalnie to jest która klasa draftu? Ta czy następna? No on już się zgłosił w tej, już, tylko się wycofał. Już był. No dobra. Zobaczymy. Będzie jeszcze raz zgłaszał. To ja będę bardziej oglądał dla gracza niż dla jakichś tam
reprezentacji. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. No w każdym razie Polska do boju. A za dzisiaj dziękujemy. Dzięki. Cześć. Cześć.